Chcesz poznać odpowiedzi? Znajdziesz je na Dolnym Śląsku. Pytaj, odkrywaj, podróżuj bezpiecznie. Okręgowa stacja kontroli pojazdów prowadzona przez Bolesławieckie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej jest już po gruntownej modernizacji. Przede wszystkim unowocześniono linię diagnostyczną. Zainstalowano na niej najnowsze urządzenia firmy Macha, które pozwalają na precyzyjny pomiar parametrów technicznych badanych pojazdów. Przeprowadzono też gruntowny remont hali stacji oraz poczekalni dla klientów i biura diagnostów. Okręgowa stacja kontroli pojazdów świadczy usługi w zakresie okresowych oraz dodatkowych badań technicznych wszystkich rodzajów pojazdów. Środa, 15 grudnia, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Długo to trwało, zanim boisko przy pierwszym liceum ogólnokształcącym zmieniło swój wizerunek z asfaltowego na nowoczesny, ale koniec wieńczy dzieło i odtąd uczniowie będą mieli do dyspozycji bezpieczny kompleks boisk do wielu dyscyplin sportów zespołowych i lekkiej atletyki. Znalazło się też miejsce na trybunę dla publiczności. Te kilka sekund zwieńczyło zatem dzieło, którym była kompleksowa przebudowa boiska przy pierwszym ogólniaku, które pamiętało jeszcze zamierzchłe czasy poprzedniej epoki. Ten prezent dla szkoły tym razem trafił m.in. do całego zespołu Mikołajów. Ale zaraz wyjaśniło się, kto w tej sytuacji był tym prawdziwym Mikołajem. Jestem zachwycony prezentem, jaki sprawił pan całej społeczności pierwszego liceum. O takie prezenty mi chodzi, panie starosto. Mądre, pożyteczne i z korzyścią dla ucznia. To boisko jest strzałem w dziesiątkę. Jestem z pana bardzo dumny, szanowny panie starosto, że po tych wielu latach naprawdę ciężkiej pracy święty Mikołaj wreszcie doczekał godnego siebie następcy. Uczniom zatem nowe boiska bardzo się spodobały, a w imieniu grona pedagogicznego za ich budowę podziękował dyrektor szkoły. W sposób szczególny chciałbym podziękować panu staroście taką małą pamiątką, na której uwiecznieni są nasi uczniowie. Chciałbym również podziękować bardzo pani naczelnik za wsparcie i w sposób szczególny pani Ewie Woch za to, że pilnowała tej inwestycji. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Ja się bardzo cieszę, bo jakieś 3 lata temu obiecałem panu dyrektorowi, że to boisko nieszczęsne, asfaltowe, na którym ileś pokoleń absolwentów pierwszego liceum zdzierało sobie kolana, zastąpimy czymś nowym. Ja już dzisiaj opowiadałem, że to pierwotnie miało być tylko modernizacja i odnowienie tego boiska, które tu było, no ale jak widać projekt się rozrósł, działka była wystarczająca, więc tych funkcji mamy tu przynajmniej kilkanaście. No nie będę ukrywał, że cieszę się, że tą obietnicę udało się zrealizować. Inwestycje w edukacji to jest jeden z priorytetów samorządu powiatowego, podobnie jak samorządu miejskiego. Remonty szkół, ale również przebudowy infrastruktury towarzyszącej dotykają sukcesywnie wszystkich szkół w mieście. W tej kadencji udaje się rozwiązać te problemy, które wciąż były takimi zaległościami, bo
Pan starosta był taki skromny, ale to właśnie i ja, i pan Tomasz Gabrysiak zdzieraliśmy kolana na tym boisku, bo obaj jesteśmy absolwentami pierwszego liceum. Zresztą Tomek Gabrysiak zdawał u mnie maturę, no i nawet nieźle mu poszło. Mamy sentyment do tej szkoły i można powiedzieć, że to jest jedna chyba największa taka, albo przynajmniej najbardziej spektakularna inwestycja, która została zrealizowana na terenie pierwszego ogólniaka. Całość inwestycji to kompleks boisk do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i siatkówkę plażową, do tenisa oraz boisko do badmintona. Jest też bieżnia i skocznia do skoków dal, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz trybuna dla publiczności. Tu było takie boisko, które już nie trzymało żadnych norm sanitarnych, ale również ze względów bezpieczeństwa było po prostu niebezpieczne. Pomysł pojawił się 3 lata temu, szukaliśmy na to pieniędzy, no ale udało się. W tym roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków powiatu bolesławieckiego. Na początku to miało być małe boisko, a skończyło się na dużym kompleksie. I w zasadzie cała działka przy pierwszym liceum została zagospodarowana. I ten obiekt jest teraz obiektem sportowym, wielofunkcyjnym. Całkowita wartość tej inwestycji to niemal 2,5 miliona złotych. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło zaś ponad 2 miliony. Uroczyste otwarcie boisk przebiegało w atmosferze świątecznej, więc jego podsumowaniem była bożonarodzeniowa piosenka. Jeszcze w tym tygodniu nastąpi zmiana kierunku ruchu na ulicy Kutuzowa. Szczegóły w wydarzeniach w skrócie. Wojewoda Dolnośląski zwrócił się z apelem o wsparcie dla osób zagrożonych wychłodzeniem. Okres zimowy wymaga bowiem podejmowania niezbędnych działań wspierających i zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa dolnośląskiego, w tym osobom bezdomnym, z niepełnosprawnościami, samotnym, w podeszłym wieku oraz innym wymagającym opieki. We wtorek poszybowały w górę statystyki zakażonych, a szczególnie zgonów osób zakażonych w naszym kraju. Zakaziło się ponad 24 tysiące osób. W naszym regionie była to liczba 2049, a w powiecie bolesławieckim 54. Rekord tej jesieni osiągnęła jednak liczba zgonów – 669. Na Dolnym Śląsku zmarło 40 zakażonych osób, a w naszym powiecie jedna. Ruszyła jubileuszowa edycja konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku. Spośród zgłoszeń kapituła wybierze laureatów i przyzna nagrody, m.in. za partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariat pracowniczy, działania na rzecz lokalnych społeczności, zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska. Nabór wniosków rozpocznie się za miesiąc, 10 stycznia 2022 roku. W holu na pierwszym piętrze Bolesławieckiego Ośrodka Kultury czynna jest wystawa Śladami Natury. Jest to cykl małych form graficznych o nazwie Przestrzeń. Składa się na niego 18 dzieł artystki Małgorzaty Matuszewskiej. Prace wykonane są przy użyciu tradycyjnych technik graficznych, to jest akwaforta, akwatinta oraz linoryt. Ogłoszono listę zwycięzców w konkursie gmin na najwyższy przyrost liczby osób, które się zaszczepiło przeciwko COVID-19. W powiatach takich jak bolesławiecki nagrody pieniężne mogły otrzymać 3 najlepsze gminy. Tymi gminami są w naszym powiecie gmina Osiecznica, Warta Bolesławiecka i Nowogrodziec. Miasto Bolesławiec znalazło się tuż za podium na 4. miejscu. Od piątku 17 grudnia nastąpi zmiana kierunku ruchu na odcinku ulicy Kutuzowa od skrzyżowania z ulicami 1 Maja i Chopina w kierunku rynku.
Obecnie ruch na nim odbywa się jednokierunkowo od strony rynku. Po zmianie będzie się odbywał jednokierunkowo, ale w stronę rynku. Natomiast ruch od strony rynku do ulicy 1 Maja odbywał się będzie pod tunelem i potem w prawo przez podwórko za budynkami przy Kutuzowa 16-20. Jak budowaliśmy Rosję to książka Mariusza Świdra, która dotyczy wkładu Polaków w budowę rosyjskiego imperium. Chodzi przede wszystkim o wkład w sferze kultury, zarówno tej materialnej, jak i niematerialnej. Mariusz Świder jest znawcą Rosji i pasjonatem historii, a przy tym autorem książek na te tematy. Jego publikacja Jak budowaliśmy Rosję to kolejne wydanie tej pracy, która w nieco prowokacyjny sposób odnosi się do kwestii wkładu Polaków i Rosjan polskiego pochodzenia w budowanie rosyjskiego imperium. Jest to książka o Polakach, którzy byli w Rosji, którzy tworzyli Rosję, którzy budowali Rosję, bo Rosja jest mocarstwem, jest to kraj sąsiedni. Natomiast ani Rosjanie nie zdają sobie z tego sprawy, ani Polacy w Polsce, jak wielki wkład wnieśli Polacy w budowanie Rosji. Właściwie, jak mi Rosjanie mówią, to co? Ty mówisz, że 1/3 Rosji została zbudowana przez Polaków? Ja zawsze mówię nie, ponad połowa. I Mariusz Świder ma konkretne dowody na tę tezę, a sięga w tym do głębi historii wschodniego sąsiada Polski. Kto ogłosił jako pierwszy tytuł cesarski Rosji, czyli cara? Iwan IV Groźny. A kto był matką Iwana IV Groźnego? Polka Helena Glińska. Polka urodzona w naszym kraju, jej stryj był wybitnym hetmanem, dowodził wojskami polskimi, pod Kleckiem między innymi pokonał Tatarów. Polskie korzenie miał też car Aleksander I. U nas się mało o nim mówi stosunkowo, natomiast jest to car bardzo związany z historią Polski. Na tym portrecie jest on w polskim generalskim mundurze. Polskim władał dobrze, uczył się go bardzo intensywnie. A ta wstęga niebieska jest to wstęga Orła Białego. W książce, która liczy sobie ponad 800 stron, jest wiele innych przykładów polskiej krwi w żyłach znaczących Rosjan i Polaków, którzy przyczyniali się do świetności Rosji. Z tego faktu autor wywodzi też postulaty dotyczące układania wzajemnych stosunków między Polską a obecną Rosją. Ja pracuję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dwie główne zasady polityki zagranicznej to są takie: miej wrogów daleko, a przyjaciół blisko. I druga taka ważna zasada: jeśli sąsiad jest od ciebie silniejszy, to musisz się z nim zaprzyjaźnić. Takie proste rzeczy, które często nie są stosowane czy pamiętane. W spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczestniczyli m.in. uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Uważam, że było naprawdę fajnie. Myślę, że te kompendium wiedzy, które nam przekazał właśnie pan Mariusz, dużo nam da. Dowiedzieliśmy się na pewno ciekawych rzeczy, bo nie mieliśmy raczej styczności a propos naszych powiązań z Rosją. I jako młodzież twierdzę, że naprawdę takie rzeczy są nam potrzebne, bo gdzieś ta wiedza jest niezadbana przez nas, a myślę, że naprawdę jest potrzebna do dzisiejszych czasów. Na pewno nie wiedziałem, że aż w takim stopniu jakby Polska była zaangażowana w historię rosyjską. No i byłem bardzo zaskoczony też osiągnięciami pana Mariusza, bo nie spodziewałem się, że na taką skalę ta książka została już wydana. Spotkanie z Mariuszem Świdrem zorganizowało Bolesławieckie Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Mimo iż mowa była o Rosji, to polski, kresowy wątek związany był właśnie z kresowym pochodzeniem tych Polaków, którzy wpływali na rozwój rosyjskiej kultury. Spotkaniem tym rozpoczęliśmy cykl spotkań związanych z promocją kultury kresowej. Jest to taki drugi etap naszego projektu. W pierwszym etapie w bibliotece, Miejskiej Bibliotece Publicznej Centrum Wiedzy utworzyliśmy dział kresowy. W tej chwili chcielibyśmy, żeby po prostu książka kresowa, kultura kresowa były upowszechniane. Do zorganizowania tego spotkania przyczynił się też znany krzewiciel kultury kresowej Tadeusz Samborski.
Bardzo jest ważne, żebyśmy młodzież edukowali wszechstronnie, żeby ona nie tylko żyła i żeby jej wyobrażenie kształtowało się tylko w kategoriach politycznych ocen, które jako bieżące często są bardzo tendencyjne, wykrzywione. Przecież powinniśmy stosować się według tej mądrej zasady, że Polska powinna mieć dobre relacje ze wszystkimi sąsiadami, w tym także z Rosją. Warto nawet już młodzieży teraz uświadamiać, że na przykład wszelkie fobie, a więc w tym przypadku także rusofobia, zwłaszcza agresywna rusofobia, szkodzi interesom państwa polskiego, bo ogranicza nasze na przykład relacje gospodarcze, związki ekonomiczne. Kolejne spotkania z książką kresową w bibliotece Towarzystwo Miłośników Lwowa planuje co miesiąc. To spotkanie wzbogacił też muzyczny duet Zbigniew Krupiński i Petros Kirakosian z Legnicy. W prognozie pogody dla Bolesławca na czwartek zapraszamy do obejrzenia naszych powtórkowych programów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro o stałej porze. Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 6 stopni Celsjusza. W dzień będzie podobnie i dopiero po południu temperatura zacznie się obniżać. Wilgotność powietrza na poziomie 95%. Zachmurzenie będzie bardzo duże i występować będą mgły. Rano niewielkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne wysokie 1032 hektopaskale. Wiatr do 15 km na godzinę z kierunków zachodnich. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie poszukuje księgowego na pełen etat. Wynagrodzenie 4700 brutto plus dodatek funkcyjny plus wysługa lat. Więcej informacji pod numerem telefonu 75 732 14 59. E-mail sekretariat@gosp.bolesławiec.pl. Już 3 lutego jubileuszowa gala Teresy Werner w Bolesławcu. Bilety do nabycia w kasach Bolesławieckiego Ośrodka Kultury i na kupbilecik.pl.